Jest rano, cały czas pada i to tak naprawdę mocno. Nic się nie chce. Pewnie cały dzień będę chodził zaspany. Ale przyszły do mnie dwie paczuszki, których się nie spodziewałem i teraz je otworzę, bo naprawdę nie mam pojęcia, co może w nich być. Nie pamiętam, żebym coś zamawiał, nie pamiętam, żeby ktoś mi obiecywał, że coś mi przyśle. A więc otwórzmy. Pierwsza paczka. Ze znaku. Plankton Mariusz Sieniewicz. No nie zamawiałem. Stolica Apostolska została przeniesiona do Sztokholmu. Stolicą Polacji jest Olsztyn, a Kraków został właśnie niemal zmieciony z powierzchni ziemi na skutek zamachu terrorystycznego. Ukarany za nieposłuszeństwo kapucyn brat Artur trafia pod Wawel, by nieść pomoc potrzebującym. Na miejscu okazuje się, że jego misja ma zupełnie inny charakter. No, nie zamawiałem. Druga. Ciekawe. Bo z Agory. Stary numer książek. Serio? Ale nie wiem, kogo winić, bo nie sądzę, żeby Agora wysłała mi stary numer książek. Raczej mój wspaniały listonosz, który wiele razy już mnie zawiódł, mógł sobie po prostu przypomnieć, że coś takiego jeszcze do mnie powinno być dostarczone. No spoko, cieszę się. Książki na pewno przeczytam. To jest stary numer książek, nie ten wakacyjny, tylko poprzedni. Tutaj ciekawostka, można go dostać w dwóch wersjach okładek, to znaczy można było go dostać w dwóch wersjach okładek z Żulczykiem, czyli z tym panem tutaj, i z tym panem tutaj, czyli z Donaldem Tuskiem. Słyszałem ostatnio, że jak polityk pokazuje się z książką albo w jakimś książkowym kontekście, to traci poparcie. Ludzie po prostu nie lubią takiego snobowania się z książką. Znaczy, to jest dziwne, ale i tego nie rozumiem, no ale tak podobno jest. Dobra, kończę, bo zaraz zasnę. Do zobaczenia. Halo? Halo? Tak? Dzień dobry! Dzień dobry. Radio Taxi się kłania! Co? Radio Taxi! Proszę, panią, taksóweczka stoi z zakupami! Ale ja nie zamawiałam! Pani potrzeba? Tak? Potrzeba nazwisko? Tak, a kto to podał? Radio Taxi się kłania! Ale ja nie dzwoniłam!